Siemano, siemano! Za Kolmików TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o Lindsay, czyli o kolejnej słodkiej, można powiedzieć, takiej idiotce. I cóż mogę tutaj powiedzieć? Patrząc na Lindsay, jak się zmieniała w poszczególnych sezonach, to powiem wam tak. Zaczynając od pierwszego sezonu, czyli od wyspy totalnej porażki. W pierwszym sezonie poznajemy ją, gdy, wiadomo, dociera na wyspę Ładakła, i tutaj od razu pierwszy zgrzyt, jeśli chodzi o jej inteligencję. A mianowicie nawet nie umie rozpoznać, zapamiętać imienia Chrisa, zamiast Kristo nazywa go Kyle. Dosłownie mamy też od razu w tym samym odcinku, w pierwszym odcinku moment, gdy ona wymaga widoku na plażę, saun i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj potwierdza się to, że jest rozmieszczoną dziewuchą. Dosłownie jest, można powiedzieć, ma bogatego ojca, tak samo jak Dakota, więc ha, ha, ha. Wspólne, można powiedzieć, elementy, albo wspólne, można powiedzieć, tutaj wydarzenia u obu tych postaci, dosłownie. Ale niestety też tutaj Lindsay jest bardzo naiwną postacią. Z tego powodu, że była gnębiona przez Heather, przez cały, dosłownie, pierwszy sezon była gnębiona przez Heather. Była razem z Beth, dosłownie, ona jak i Beth były poduszkami Heather, dokładnie. W trzecim odcinku Wyspy Totalnej Porażki był ten słynny sojusz, gdzie miała Heather prowadzić Lindsay i Beth do finałowej trójki. I nic z tego oczywiście nie wyszło, ponieważ Heather je obie wykorzystywała do swoich niecnych celów sabotowania drużyny, swojej jak i przeciwnej. Między innymi Lindsay uczestniczyła w kradzieży pamiętnika Gwen, wiadomo, zniszczenia związku Gwen z Trentem i tak dalej, i tak dalej. Czyli w sumie potem no Heather chciała się swatać z Trentem, żeby zniszczyć związek Gwen i Trenta. Dosłownie takie, można powiedzieć, manipulacyjne zagrywki. Lindsay się w to bawiła, nie widziała nic praktycznie w tym złego, niby było czuć, że tam ma jakieś tam rozterki emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Nawet w pewnym odcinku zrobiła Heather na złość, gdzie wrzuciła jej, można powiedzieć, kosmetyczkę do zamrażalnika, w której oczywiście Heather została zamknięta i się nic z tego świata pokoju zwierzeń. To było wyzwanie z gotowaniem z 11 odcinka. Ale patrząc na to, jak to było przedstawiane, jej charakter w pierwszym sezonie, to mogę powiedzieć szczerze, że Lindsay była strasznie głupia. Naprawdę. Chociaż był jeden odcinek, odcinek 19, gdzie została wyeliminowana na torze motocrossowym, który gdzie trzeba było jeździć oczywiście motorowerami, które były zbudowane przez uczestników z różnych urządzeń, tam z różnych części i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Lindsay w końcu się postawiła Heather, wyzywając najgorszych, nawet nie będę przytaczał tych słów, bo w nieocenzurowanej wersji kanadyjskiej, no powiedzmy sobie szczerze, ładnie tutaj Heather została ładnie pociśnięta przez Lindsay, ale niestety w polskiej wersji zostało to mocno cenzurowane, a słowa były na tyle wulgarne, że nie chcę w tym materiale tego poruszać, co tam dokładnie było powiedziane, ale powiem wam, posłuchajcie sobie oryginalną wersję kanadyjską, co tam Lindsay mówiła do Heather, no to sami będziecie wiedzieli, o co mniej więcej mi chodzi. Ale w skrócie, no to Lindsay powiedziała do niej, że no Heather była fałszywa i tak dalej, tak dalej, uważając za przyjaciółkę, a potem się okazało zupełnie co innego. I tutaj widać, że no jak Lindsay chce, to potrafi wykazać się inteligencją, ale niestety to są takie kurde przebłyski, bo potem przychodzi drugi sezon, gdzie woda sodowa odbija jej do głowy, chciała przewodzić swoją drużyną, wydawać rozkazy i tak dalej, i potem też została dosyć szybko wyrzucona z programu, bo na planie totalnie porażkę wpadła w 11 odcinku. No i tutaj już nie była gnębiona przez Heather, bo Heather już była taką postacią bardziej drugoplanową na planie totalnej porażki, bo wszystko tutaj przejął Jassy w pierwszej połowie drugiego sezonu, a potem po nim Courtney, więc tutaj Heather już nie gnębiła ani Lindsay, ani Beth, więc tutaj powiedzmy sobie, Lindsay jakoś w miarę sobie radziła w tym drugim sezonie, tak samo jak i w pierwszym, tylko z tą różnicą, że w
przez to, że chciała się rządzić, no to dosyć szybko odpadła z programu, bo już w 11 odcinku. Natomiast jeśli chodzi o totalną porażkę w trasie, totalną porażkę w trasie wyglądało to tak, że należała ona do drużyn zwycięzców z Bridget, LeSeaną i DJ-em. I tutaj no Lindsay też sobie w miarę radziła. Powiedzmy sobie szczerze, miała dosyć ciekawe nawet tam relacje, ale z kolei był jeden kolejny zgrzyt, który tutaj skreśla ją, jeśli chodzi o moją osobę, przez to ją tak średnio lubię od trzeciego sezonu. Nawet nie pamiętała imienia, cytuję, swojego chłopaka, czyli Tylera, który się zadłużyła już w pierwszym sezonie. Dosłownie w pierwszym odcinku, tak na dobrą sprawę, serialu. W trzecim sezonie nawet nie pamiętała jego imienia. Kurwa, jakim cudem, jakim to trzeba być pustakiem. Naprawdę, jakim to trzeba być pustakiem, żeby nie pamiętać imienia swojego chłopaka. Dosłownie. Tak ją zniszczyli od trzeciego sezonu, w mojej opinii. Naprawdę, Flash TV mocno zniszczyło Lindsay od trzeciego sezonu. Mimo, że nadal dało się ją lubić tam, to w mojej opinii Lindsay już była jedną z tych gorszych postaci, jaka się pojawiała w serialu. W mojej takiej, można powiedzieć, osobistej opinii uważam, że Lindsay mocno została zniszczona w późniejszych sezonach i moim zdaniem zrobienie z niej takiej słodziutkiej idiotki do kwadratu, bo naprawdę w pierwszym sezonie fajnie to zostało pokazane, bo mimo że była głupia jak but, nie czaiła dużo rzeczy, to jak jej robiono krzywdę, to umiała się postawić. Natomiast w trzecim sezonie można było po niej jechać, może nie dosłownie, ale naprawdę zapominanie imion, nawet z własnego chłopaka, bo tam rozumiem, Krisa, to jest tylko prowadzący, ale osoby, która jest jej bliska, zapomnieć imienia bliskiej osoby, naprawdę, to już jest, kurde, tak na siłę robienie z postaci głupiej, że to jest po prostu szoki. Uważam, że dobrze, że dosyć szybko odpadła z programu, już praktycznie w odcinku, który dział się w Luwrze, w Paryżu, odcinek o modzie, to był odcinek 9. I jak ja się cieszyłem, że wtedy Lindsay odpadła, bo pierwsze parę odcinków tutaj porażki w trasie spoko, zachowała się w miarę normalnie, ale ten odcinek pokazał, jak ona jest po prostu, no głupia, no co ja będę mówił, no. To pokazuje, jak Lindsay potem została zniszczona przez scenariusz twórców. Dosłownie. Potem przychodzi totalna porażka Plejada, Gwiazd. Albo czekajcie, wróćmy jeszcze do totalnej porażki Zemsty Wyspy, bo ona też tam miała swój gościnny debiut w odcinku 6 Uciekający Model, gdzie było wyzwanie modowe. Tam ona dostała tam swoje tam nowe niebieskie buty, nowy strój i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi, nie? Wyzwanie modowe i Lindsay była w jury, gdzie oceniała ciuchy modelów, tak zwanych mutantów, jak zostały ubrani mutanci przez poszczególną drużynę, czyli drużynę zbutowanych lart, jak i toksycznych szczurów. No i cóż, tutaj ona nie miała jakiejś większej roli, poza tym, że potem została porwana przez Sasquatcha na Akwę i potem trzeba było ją odbić. Wiem, ciekawa fabuła odcinka. Ale nie, fajny odcinek to był z tego względu, że raz, że było tam nawiązanie do Donkey Konga jeszcze z automatów z lat 80., co było dosyć śmieszne, a także to, że Lindsay została pokazana jako taka typowa dama w opałach i naprawdę fabuła odcinka Zemście Wyspy z jej udziałem była naprawdę bardzo fajna i troszeczkę mogliśmy inaczej spojrzeć na Lindsay, nie tylko na taką słodziutką idiotkę, ale raz, że taką powiedzmy, osoby, która ocenia modę, jak i się, osoby, która tym się zajmuje, mieliśmy przedstawioną, tak można powiedzieć poniekąd, a także osobę, która jest przedstawiona w niebezpieczeństwie, którą trzeba ratować. Więc ten odcinek był naprawdę z jej udziałem bardzo ciekawy i bardzo fajny. Ale też trzeba wspomnieć, że w pierwszym odcinku Zemsty Wyspy pojawia się ze starą ekipą na jachcie. I powiem wam tak, w czwartym sezonie było widać, że Lindsay aż taka głupia nie jest. Ale spokojnie, przychodzi Plejada, Gwiazd i Lindsay nawet nie umie pchać wózka, kurwa, w pierwszym wyzwaniu nawet nie umie pchać wózka. A jeszcze kilka minut wcześniej pyta się Courtney, jak nie popełniać błędów, jak stać się lepszym człowiekiem i w ogóle lepszym
takim uczestnikiem programu. Dosłownie takie słowa padły w odcinku, w pierwszym odcinku Plejady Gwiazd. Mija może z 5 minut, może nawet nie. A ta nawet nie umie pchać wózka, ani nie może trafić do hotelu, żeby zaliczyć wyzwanie. Pierwsze wyzwanie w tym sezonie, no... Kurde, no... Naprawdę porażka, no. Ja uważam, że Lizzy mocno się stoczyła w Plejadzie Gwiazd do takiego stopnia, że całkiem dobrze, że odpadła w pierwszym odcinku. I jeszcze powielanie schematu z jej postacią. Pamiętacie, jak sobie... Pamiętacie pewnie, jak ona sama sobie wystawiła negatywny głos na planie totalnej porażki, żeby odpaść z programu. Oczywiście, co zrobili strażyści Plejady Gwiazd? Niech Lizzy zrobi to samo, niech jeszcze raz sama na siebie zagłosuje. Naprawdę? Normalnie cringe. No, normalnie cringe. Jak można zniszczyć taką postać, no? Naprawdę, w pierwszym sezonie może i była głupia, i w drugim, ale fajnie się tą głupotę oglądało, bo też i były fajne momenty, kiedy się na kogoś wkurzała albo kogoś wyjaśniała, na przykład Heather. Albo jak się rządziła, to też było całkiem spoko do oglądania, ale nie. Trzeci sezon, nie wie, jak nazywa się jej facet. Piąty sezon, nie wie, jak pchać wózek do bazy, czyli do hotelu, spa i tak dalej, żeby zaliczyć zadanie i nie odpaść z programu. Naprawdę, scenarzyści, no co oni kurde brali robiąc Plejadę Gwiazd i przejściowo trzeci sezon? Ja się zastanawiam, mówię. To tylko pokazuje to, że na postać Lizzy nie było pomysłu od pewnego momentu. Kiedy przyszedł trzeci sezon, takie, zostawiamy to, co było w pierwszych dwóch sezonach, robi z nią totalnie głupią, jakby, nie wiem, jakby jej, dosłownie, jej mózg jej z głowy. Dosłownie tak to da się jedynie opisać, takie, zrobili reset mózgu i ona nawet nie wie, kim jest. Mogę tak to mniej więcej w skrócie opisać, jak wygląda sprawa z Lizzy w trzecim, jak i potem w piątym sezonie. Jak ja mam ocenić tę postać, tak podsumowując całość, szczerze? Uważam, że jako postać Lizzy jest bardzo fajna i spoko, ale w pierwszym i drugim sezonie i częściowo w trzecim, bo mówię, słynny dziewiąty odcinek, gdzie pokazała to mocno swoją głupotę, już mnie po prostu przerósł i pierwszy odcinek Plejady Gwiazd, gdzie też mnie kompletnie rozwaliło, no i oczywiście mamy te fajne momenty w czwartym sezonie, gdzie ona wystąpiła gościnnie jako dama w opach, jako wystąpiła też w jury, która oceniała kostiumy dla mutantów, więc tutaj spoko, fajny motyw dla Lindsay, sprawdziła się. Tylko szkoda, że więcej odcinków takich nie było z jej udziałem. Czemu? Właściwie czemu? Gdzie ona mogłaby się jakoś wykazać? Nie wiem, może pomysłów zabrakło, tak mi się przynajmniej wydaje. Aczkolwiek nie jestem tutaj pewny, nie chcę tutaj nikogo oceniać źle jakoś mocno, ale tak ogólnie dać werdykt tej postaci, patrząc na to, że w pierwszych dwóch sezonach była w miarę okej, była spoko, była fajną postacią, a potem nagle ją zniszczyli, to Lizzy jako postać dostaje ocenę ode mnie 6 na 10, bo naprawdę lubiłem tę postać, bo miała się postawić dziewczyna, jak trzeba było, a potem zrobili z niej totalnego bezmózga, naprawdę, i taka ciekawostka. Już było to poruszane na totalnych dramaturgach, ale taki fajny kontrast. Przecież ona w tym Camp TV miała być bardzo inteligentną osobą, co nie? No właśnie. A tutaj zrobili z niej taką troszeczkę głupią, ale dosyć fajny i ciekawy sposób, nie? A potem nagle wywalili te pomysły do kosza i robimy z niej totalnego bezmózga. I taki finał, jak to mogę inaczej nazwać. Więc no, myślę, że ocena 6 na 10 jak najbardziej dla Lizzy adekwatna. A co wy, moi drodzy, sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, czy lubicie Lizzy, czy chcielibyście, żeby inaczej trochę tą postać uprowadzono? Dajcie znać w komentarzach, bo naprawdę jestem ciekawy. Z tej strony był Zakolników i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć! Na razie!